Życzymy sobie dobrej nocy, spokojnego snu. I słusznie. Dobry sen każdej nocy to dobre samopoczucie, to zdrowie. Naukowcy wyliczyli, że dla zdrowia przesypiać powinniśmy nie mniej niż 8 godzin na dobę, czyli trzecią część naszego życia. Głęboki sen odnawia zasoby energetyczne całego organizmu. Dobry sen to odpoczynek zarówno zmęczonych mięśni, jak i zmęczonego układu nerwowego. A więc dużo tlenu w świeżym powietrzu, wygodna, odprężona pozycja ciała i spokój, spokój, spokój. Jezus Maria! Co? Co się stało? Żeby zamknęła to okno. Zygmuś, śpi. Śpi. Cicho, Berenka. Bo zdrowie, proszę państwa, to przede wszystkim higieniczny tryb życia. To higiena snu i żywienia, to higiena pracy i odpoczynku. Pamiętamy przecież o tym wszyscy, w każdym dniu, takim jak choćby środa. Otwórz oczy, nic ci nie uratuje. Już wstaj. No, szybciej, nie mam czasu tutaj sterczeć. Maciek! Na pogodny nastrój w czasie dnia wpływają już pierwsze poranne doznania. Poranek sprzyja też ożywczym ruchom, znakomicie podtrzymującym sportową sylwetkę. Musisz piętę, musisz nogę. Raz, dwa, trzy, cztery. Ugiąć nogę, spięcie, puścić piętę, postawa. Zastanów się, cholera. Maciek, wyjdź wreszcie. Nie skończyłem jeszcze. Mamo, pamiętaj o wywiadówce. A dlaczego z tym zawsze do mnie? Co, ty ojca już nie masz? Mamo, o 5. Czy tatuś już w ogóle zapomniał, jak wygląda wywiadówka? Powinien pan wpłynąć na syna, użyć całego swego autorytetu. Maciek, jak nie wyjdziesz w tej chwili... Nie martw się, Perełka, zaraz będzie spacerek. Codzienne, dłuższe spacery są zbawienne dla organizmu. Wyrównując niedoruchliwość, przeciwdziałają tyciu i dotleniają. Dobrze, gdy trasa spaceru jest wygodna i znana. Korzystne jest też zmienne tempo marszu.
oraz wysiłek włożony w pokonywanie wzniesień. Do pracy niedaleko, a więc poranne dotlenianie w marszu. W planowaniu zawsze rezerwy. Dotrzeć do pracy można by spokojnie, gdyby nie niespodzianki. Czasu brakuje, trzeba gonić. Denerwujemy się, bo przecież praca czeka, a my do niej w pełni psychicznie i fizycznie gotowi. Środowisko pracy stwarza człowiekowi warunki szczególne. Wyjątkowo cenna jest cisza, która sprzyja psychicznemu wyrażeniu i dobremu samopoczuciu. Dzień dobry. Dobry. Mechanizacja, automatyzacja, nowoczesność eliminują lub ograniczają uciążliwą pracę mięśniową. Praca jest lżejsza, ale wymaga dokładności, szybkości i prawidłowości reakcji. Wzrastają psychiczne obciążenia organizmu. Współcześnie praca wiąże się z odbieraniem dużej ilości informacji. Trzeba je stale analizować i podejmować szybkie decyzje. Tak? Tak. No to zabierzcie ludzi Kalinowskiemu i dajcie... No to niech płacze. Niech płacze, miał dosyć czasu. Tak, tak, na moją odpowiedzialność. Pani Haniu? Słucham. Proszę Kalinowskiego na 10. Proszę bardzo. Dziękuję. Tak, tak, sam mu powiem. Tak? Tak? Tak. Zaraz idę. Nie, to nie do was. Dajcie mi święty spokój. Nie wy! Pan umysłowy wije się jak w ukropie, a pan fizyczny siedzi wygodnie i wykonuje ciągle kilka tych samych ruchów. Dla wielu prac zaliczanych do fizycznych charakterystyczna jest znaczna niedoruchliwość mięśniowa. Współczesność zmusza do rewizji utartych poglądów. Na każdym stanowisku coraz częściej pracuje się głową. Coraz bardziej wzrasta obciążenie układu nerwowego pracownika, zarówno fizycznego, jak i umysłowego. Tak właśnie bywa, że kiedy trzeba, to właśnie, no wiecie państwo, traci człowiek nerwy. Chociaż wiadomo, że najlepiej, kiedy wszystko jest na swoim miejscu. Zdenerwowanie, napięcie, niepokój, hałas, gorąco, oślepiający blask zmuszają organizm do przystosowywania się. W nadmiarze wywołują niekorzystne reakcje stresowe, a długotrwały stres przyspiesza zmęczenie, wyczerpuje.
Dałem wam 2 dni. Aż 2 dni. Prosiliście jeszcze 1 dzień. Dałem 3 dni, 4 dni. Czego więcej chcecie, człowieku? No, inżynierze, tylko spokój może nas uratować. A spokój, spokój. No, wie pan przecież. No, właśnie, właśnie, właśnie o ten wasz spokój idzie. Walcarka stoi, a wy co, śpicie? Długotrwały, silny stres niszczy nas, proszę państwa. Ratunek w dewiacji. Jest to po prostu odwrócenie uwagi od spraw przykrych. Dewiacja to taka szczęśliwa wyspa wśród morza szarych trosk i kłopotów. Pan dyrektor prosi o szybką odpowiedź. Dobrze. No dobrze, dobrze. Dziękuję. Jedzenie też może być dewiacją, ale przecież szkoda zdrowia na zejście do stołówki. Musi się przecież człowiek odprężyć, musi odsapnąć. W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność skorygowania projektowanych efektów i wskaźników, na przykład wskutek trwałej zmiany struktury... Praca umysłowa to także twórcze ścieranie się poglądów. Użytkownik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o weryfikację zdolności produkcyjnych. To kształtowanie w toku dyskusji optymalnych wariantów działań. Należy przedłożyć branżowemu pionowi zjednoczenia, który po przeprowadzeniu analizy kwalifikuje go do rozpatrzenia... Częstokroć jednak, jak to państwo wiecie, jako ratunek pozostaje nam dewiacja, ucieczka w marzenia. To wyraźnie do was piją. Inżynierze, co wy na to? Człowiek to nie automat. Jednostajność tempa pracy, jej rytmu nie zawsze zgodne są z ludzką naturą i dlatego ujemne zjawiska związane z pracą wyrównywać trzeba odpoczynkiem. A więc ruch dla zasiedziałych i spokój dla zagonionych. Jakbyś pan zgadł. No i dobra. Oczywiście daleko łatwiej rozluźnić mięśnie, niż uspokoić rozkołataną głowę. Inżynierze! Inżynierze! Panie Bolesławie! Siadajcie, podwiozę was. Przemęczeni jesteście. Na rybki, kolego, tylko na rybki. Kiedy byliście ostatni raz? Chyba jak z wami, we wrześniu. A ja myślę. Bałwan, święta krowa. Dawno już chciałem z wami spokojnie porozmawiać. Zjemy razem obiad, dobra? Racjonalne odżywianie służy naszemu zdrowiu. Jeść trzeba z apetytem, ale dogadzać sobie z umiarem. To lubię. Sama tarłaś? Sama. Moja matka też taką robiła. Tylko rzadko. 2-3 razy. Wizja otłuszczonego serca tuż przed zawałem może zakłócić najmilszą atmosferę. To po prostu... Przestawiam. To jedyny sposób, dyrektorze. Jedyny i pewny. Głowę daję. Szkoda głowy. Jeszcze się przyda. Raz na zawsze koniec wszystkich kłopotów. Inżynierze, cały ten wasz pomysł to worek kłopotów. Dyrektorze, niech pan zrozumie. Myślmy logicznie. Logicznie, logicznie. A dewizy to z pończochy. Przecież na gwiazdkę dostał klocki. To kupimy mu piłkę. Niech idzie w dziadka. No i gdzie będzie grał? Na tych kwiatkach, rabatkach? Pamiętasz, jak dostał łyżwy i wrócił z bekiem? Dzieci, wrót z lodowiska, bo taneczna para. Musi ćwiczyć. Naganiał się, to i odpoczywa. Nie odchodź.
Nie skończyłem jeszcze. Moje pokolenie narażało życie dla nauki. Przynajmniej coś ciekawego przeżyliście. Już musiałem pracować, a jeszcze się uczyłem. A ty? Teraz lepiej tym, co się nie uczyli. I też mają tyle, co ty. Bzdury pleciesz. Trzeba mieć ambicje, rozumiesz? I chore nerwy. Kiedy wreszcie ujrzę uśmiech twój, mam już dość twoich pomysłów. Nagromadzenie napięć i urazów psychicznych prowadzi do frustracji. Sfrustrowani mogą być agresywni. Czasem trudno się temu dziwić. Święty spokój! Spokój się wreszcie! Tobie naprawdę przydałby się psychiatra. To nie są metody wychowawcze. Dziecku trzeba tłumaczyć. Jak ty mogłeś? Mniej byłoby wizyt u lekarzy, gdybyśmy pogodniej szli przez życie, unikali nadmiernych stresów, racjonalnie jedli i umiejętnie odpoczywali. Dwa bez atu. Pas. 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 A więc trochę pełnego satysfakcji życia towarzyskiego. Kaiser z tyłu w odwodzie, po prawej stronie tam Han. Surbir. A więc trochę ożywiającego organizm sportu, bo odpoczynek łączyć trzeba z ruchem. Żordao. Przytrzymał piłkę niepotrzebnie, nadal Messias ładnie. Można bowiem wypoczywać dużo i źle, lub mało, ale z dobrym skutkiem. Piękny przerzut. Uczcie się, młodzi! Znów zatruli ryby. Wiesz, czasem myślę, że ta cała technika to taki rak, który toczy przyrodę. Musisz mnie budzić dla takich głupstw. Nie wiedziałem, że już śpisz. Nie gadaj tyle. Zgaś światło. Zaraz skończę. Co za egoista. Nic go nie obchodzi, że należy mi się chyba te parę godzin wypoczynku po ciężkim dniu, ciężkiej pracy. Wybiłeś mnie ze snu. Sama się wybiłaś. Już gasz. Nie. Proszę, teraz sobie czytaj. Czytaj. I tak mam już noc z głowy. Każdy układa swe życie tak, by mu przynosiło radość. Dość na czas. Tworzyłabyś okno. Przyznaj się, serce cię boli. A miałeś iść do lekarza. Organizm, proszę państwa, starczyć nam musi na te przysłowiowe 100 lat i możemy mu w tym pomóc.